Siemaneczko, lebeściaki, z tej strony wasz Bora, albo nie wasz Bora, w każdym bądź razie Bora. Dzisiaj mamy OPI, bo jest niedziela i kolejny już 23 OPI. No i od początku, 622 widzów, czyli 8 lebeściaków przybyło od zeszłego tygodnia. I YouTube, nie wiem czy już nalicza dobrze wyświetlenia czy nie, w każdym bądź razie na liczniku jest 31 859, czyli jakieś 2600 wyświetleń więcej. Z tym, że no i z YouTube świruje, no i mam nadzieję, że to się jakoś już unormowało, no ale do końca przekonany o tym jeszcze nie jestem. Także wychodzi, że 2600 wyświetleń więcej. Okej, tyle początku. Do tego wszystkiego wrócimy. Dobra, zaczniemy od karteczki. Powtórzę jeszcze raz to, co powtarzałem w zeszłym tygodniu, że jeśli nie macie wyświetleń moich filmów, jeśli wam się to nie pokazuje, to wejdźcie po prostu na mój kanał. Ja każdego dnia wrzucam dwa filmy. Jeśli nie ma dwóch filmów, wiecie o tym albo z OPI, albo w jakiś inny sposób, na przykład krótką piłkę wrzucę na kanał, zawsze o tym wiecie wcześniej. Może się zdarzyć, oczywiście, nie mówię, może się zdarzyć taka sytuacja, że nie będziecie wiedzieć wcześniej, po prostu jakieś nagłe sytuacje wyskoczą. No ale to już jest coś, czego nie da się przeskoczyć, niestety. Okej, teraz kolejna sprawa. W piątek wyjeżdżam na weekend i wracam dopiero w niedzielę, późnym popołudniem albo pod wieczór, więc filmów w sobotę nie będzie. Będziecie mogli nas robić zaległości. W piątek, zanim wyjadę, zanim wyruszę z chałupy, z domu, to jeszcze wam wrzucę dwa filmy na kanał. I będą raczej wcześniej już zuploadowane dwa filmy na niedzielę, także jak wrócę, od razu wam je też wrzucę. Potem wam przedstawię tutaj plan filmów na kolejny tydzień, także tym razem będzie w tym OPI plan filmów, nie będzie osobnego planu. Będziecie po prostu wiedzieć. Nie będzie filmów tylko w sobotę. Okej, następne. Został wam jeszcze tydzień do zakończenia konkursu na intro do Batman Arkham Origins, więc jeszcze każdy z was ma szansę na... i spokojnie może po prostu zrobić to intro. Jeszcze jest... który dzisiaj jest? 12. Czyli jeszcze mamy... no, ja nagrywam 12. 13 macie. Czyli macie równy tydzień jeszcze na wykonanie dla mnie pracy. Także... każdy z was na spokojnie, nie szybko, nie śpieszyć się, bo wiadomo, że śpieszenie się, pośpiech tutaj nie pomaga w robieniu intra i w wygraniu konkursu. To wam mogę gwarantować. Po prostu intro musi mi się spodobać. I ogłoszenie wyników, tak jak powiedziałem, będzie 20. Konkurs się kończy 20 w niedzielę, a filmik i wyniki konkursu wam wrzucę we wtorek 22. No, zrobię taki filmik. Tam będą wszystkie intra. No zresztą zobaczycie. Aha, jeszcze jedna bardzo ważna sprawa. Powtarzam to już po raz któryś. No i raczej już tego nie powtórzę, to będzie już, to już teraz raczej ostatni raz mówię. Biorą udział w konkursie tylko i wyłącznie podkreślam te intra, właściciele których intr, twórcy tych intr, którzy przesłali mi na PW link do danego intra swojego. Tylko takie intra biorą udział w konkursie. Nie intra, które macie gdzieś na kanale i ja sobie po prostu mam sam z pomocą Nostradamusa wymyślić, jaki to jest kanał i wejść na niego i sam to intro pobrać. Nie, takie intra nie biorą udziału. I wiem, że takich intr jest kilka, bo sam osobiście widziałem chyba dwa lub trzy. Trzy chyba. Nie chcę was skłamać, ale chyba trzy. I niestety nie biorę ich pod uwagę. Nawet ich nie oglądałem. Widziałem tylko po napisie, że to jest intro na konkurs do Bora Games X. No i tyle. Tylko te intra, które będą... po prostu, które właściciel wyśle do mnie na PW link. Tylko takie intra biorą udział. No dobra, o gierce Far Cry 3. Wiem, że o tej gierce cholera bardzo dużo. Ja mam nagrane do 5. odcinka, czyli jeszcze 3 odcinki, które u was się pojawią. Ja już mam nagrane. Ja już cholernie ogarnąłem tą grę. W 6. odcinku wam wyjaśnię tak bardziej już szczegółowo, co ja znowu wymyśliłem i co zrobiłem. Ogar już w tej gierce jest. Jest gierka maksymalnie zajebista.
kurde, odkryłem w tej gierce swoją ciemną stronę. Zabijanie. Może dlatego mi się tak fajnie w nią gra. Jestem po prostu hunterem, no, nie jakąś czarną, no nie jakąś owieczką, która spokojnie chce przejść przez życie, w środku przynajmniej, w duszy. W duszy jestem chyba łowcą i dlatego zajebiście mi się gra w tą grę. Naprawdę zajebiście. Zresztą sami się przekonacie, zobaczycie. Te odcinki, uwierzcie mi, początkowe to jest takie rozkręcanie się dopiero. Jak u Hitchcocka. Pierwsze krokodyl jest, a potem dopiero bomba atomowa. Zobaczycie i przekonacie się zresztą sami. Obiecuję wam, że na pewno to będzie zajebista seria. Na pewno. Dobra, możemy sobie wyrwać karteczki. Teraz wam jeszcze dam tutaj plan na przyszły tydzień. A więc tak, w poniedziałek jest Resident Evil 4, 21... Nie, przepraszam, to jest ten tydzień? Czekajcie, bo coś zrobiłem błąd. Nie, czekajcie, czekajcie. Tak jest, dobrze jest. Resident Evil 4, 21 odcinek się ukaże w poniedziałek. I później będzie Ryzen 2 Mroczne Wody, 32 odcinek. No, w Ryzenie też się pięknie akcja już rozkręca. Pyszniutko jest. We wtorek znowu zaczniemy od Resident Evil 4, 22 odcinek. Tego Residenta chcę trochę nadgonić. I dlatego ostatnio było troszeczkę więcej odcinków. W przyszłym tygodniu teraz też będą 3. Ale nie martwcie się, inne gry też będą. I Far Cry też będą 3 odcinki. No właśnie we wtorek drugim filmem będzie Far Cry 3, trzeci odcinek. W środę będzie Gothic 2 Noc Kruka, 51 odcinek oraz Range, 8. Range też już jesteśmy w mieście, w tym Wellspring. O, też jest fajnie, pięknie to wygląda, naprawdę, to miasto jest śliczne. W czwartek kolejny Resident Evil 4, 23 odcinek oraz Bioshock 2, 22 odcinek. No z tym Bioshockiem to miałem naprawdę drzezy, kurde. Jeśli oglądaliście już 21 odcinek, to wiecie, że... Bo tam tłumaczyłem się w jakiś sposób z nienagrywania tak często tej gry. Po prostu polskie... spolszczenie mi wywaliło z tej gry. W każdym bądź razie częściowe spolszczenie. Nie mogę tego na nowo wgrać, kurde. No ja nie wiem, ta gra mi... Zagra mi raz 15 sekund, coś tam próbuję mówić, przywitać się z wami i mnie wywala na pulpit. Mam jazzy. Z tą grą mam jazzy, z Rage'em właśnie mam jazzy. Bo Rage kasuje mi save'y. Teraz będę nagrywał, bo mam do 7-8 na odcinek, czyli 8 ten, co wam się pokaże w środę. Mam też nagrany, bo te dwa odcinki nagrywałem jeden po drugim, ale jak będę nagrywał 9, to aż się boję, aż drżę, że znowu wywali mi save'y i znowu będę musiał zaczynać od początku. Ja nie wiem, te dwie gierki jakiś właśnie taki problem mi stwarzają. Dobra, przejdźmy dalej do planu. W piątek będzie, no, standardowo piątek z kociakiem, 27 odcinek. Obiecałem wam ostatnio, bo to już jest chyba drugi lub trzeci odcinek piątku z kociakiem, gdzie naprawdę nie ma zniszczeń, failuje. Jakoś spróbuję się dołożyć, jakoś spróbuję to coś ogarnąć lepiej, ten 27 odcinek, żeby był już jakiś na jakimś tam poziomie, a nie... Bo ja nie sądzę, żeby ten 25 i 26 odcinek kociaka był na jakimś tamkolwiek poziomie. To jest na poziomie, ja nie wiem, żuka gnojnika chyba. Dobra, nieważne. Ważne jest to, że dołożę wszelkie starania, obiecuję, żeby ten odcinek był lepszy. Postaram się, bo wiadomo, nigdy nie jest na 100% powiedziane, że akurat tak będzie. No i w piątek jeszcze się ukaże Far Cry 3, czwarty odcinek. W sobotę, tak jak powiedziałem wcześniej, nie będzie żadnych filmów, więc będziecie mieli czas na nadrobienie jakichś zaległości na moim kanale, jeśli nie oglądaliście, a wam zależy na moich filmach i wam się podobają. W niedzielę będzie niedzielny odlot, 23 odcinek oraz Far Cry 3, 5 odcinek. OPI nie nagram, niestety, w przyszłym tygodniu nie będzie OPI. OPI zawsze nagrywam w sobotę i najczęściej rano do południa. I nie dam rady, no w sobotę, bo mnie nie będzie nagrać go, nie biorę laptopa ani żadnego innej rzeczy, żeby nagrać ze sobą. Po prostu nie będzie OPI. Dobra, tyle planu. Czekajcie, założę sobie tą kartkę, bo tego planu się muszę trzymać. Far Cry poleciało, czyli chciałem wam dopiero później wrzucać Far Cry'a, ale doszedłem do wniosku, że muszę w tą grę zagrać i nie żałuję. Jest genialna. Chciałbym, żeby było z niej więcej odcinków, nie na kanale. No jak widzicie, 158 wyświetleń pod pierwszą częścią, czyli wam się spodobało, tam jest chyba 35 lajków, no ale z Range'em, z Resident Evil, z Ryzenem, z każdą serią na początku jest to samo. Pierwszy, drugi odcinek, a potem spada. Mam nadzieję, że tym razem już mnie nie zawiedziecie. Będzie ta oglądalność na takim poziomie, no, wiecie o co chodzi.
Ja tą grę i tak będę nagrywał i tak. To jest mój kanał, ja tutaj robię co ja chcę. Ja tu jestem królem i panem i władcą i nawet jak będzie jedno wyświetlenie, to ja i tak będę nagrywał. I tyle. Ja się nie zmienię. Ale mam nadzieję, że wam się to fajnie ogląda, bo też tak robię w dużej mierze dlatego, żeby wam się to fajnie też oglądało i żebyście mieli z tego fan. I mam nadzieję, że faktycznie wam się będzie fajnie oglądało i będziecie to oglądać naraz. Nadal fajnie, w takiej ilości dużej. A nie później na poziomie, wiadomo, 20 wyświetleń, bo porównanie 160 a 20 wyświetleń, no to jest jakby porównać Trabanta z Ferrari, nie? Ma się to jak... No, dobra, nie kończmy. Wszystkie serie lecą dalej. Bioshocka już wam walnęłem, teraz 21 odcinek. No, Rage też już jakoś. Tego Residenta spróbuję nadgonić, żeby to było szybciej, żeby on już był out na moim kanale, żeby był zakończony. Znaczy nie out, tylko zakończony. No i tyle. Co tu mamy więcej? Nic nie mamy więcej. No nic, jak sobie coś przypomnę, to wam dopowiem. Dobra. Debeściaki, teraz czas na miliard waszych... Nie, 2 miliardy... Nie, dzisiaj jest... Czekajcie, jakby nie licząc Erwina, to dzisiaj jest chyba 3 miliardy waszych pytań. No. Ale tylko dwie moje odpowiedzi. To ciekawe. Zresztą sami zobaczcie. Pytanie od Safto Studio. Bora, będziesz jechał na tegoroczne PGA, Poznań Game Arena. Odbędzie się ono 18-20 października. Nie, Safto. Nie będę jechał. Fajna imprezka na pewno by była. Znaczy imprezka. Fajny event, ale... No... Mam do Poznania wiele kilometrów, a nie mam za bardzo czasu, żeby jakoś to zorganizować, więc nie będzie mnie tam, niestety. No i tak, mamy pytanie od GhostHunter.pl. Czy pamiętasz coś ze swojej osiemnastki? Ja miałem dwie osiemnastki, bo jedna osiemnastka moja to była w Szczyrku dla rodziny zrobiona. Taka rodzinna imprezka, tam... Chyba kieliszka tylko wypiłem, o ile dobrze pamiętam. Bo jeśli dopisałeś pytanie, jeśli tak, to powiedz, więc mówię. To były jakieś prezenty, to, wiecie, dla rodziny. Kameralna imprezka. To wszystko pamiętam z tej imprezy. A potem był powrót na osiedle i kurczę, z dziewczynami, z kumplami była druga impreza. To już była prawdziwa osiemnastka. Pamiętam, ale nie wszystko na pewno. Pamiętam dużo. Ale dużo też nie pamiętam, no nie okłamujmy się. Alkoholu było trochę, stafu było trochę. No. I wiele godzin wspólnego. Ja tą imprezę, o ile dobrze pamiętam, spędzałem wtedy z innym moim kumplem, znaczy spędzałem, robiłem wtedy z innym moim kumplem, ze Śliwką i on też miał osiemnastkę, była miesiąc różnicy, było tam między jego osiemnastką a moją i robiliśmy to razem i no, było grubo w każdym bądź razie, to ci powiem, że było grubo, no i tak to zakończę. No i na koniec kilka pytań od jakiegoś, nie wiem kto to jest, Erwin Let's Play, jakiś dziwny Erwin. No dobra, co tam mistrzu? Nie wiem, padawanie. Drugie pytanie. Co ja tutaj robię? Kurwa, też nie mam pojęcia. Kolejne. Bora, kiedy zagrasz w grę roku, czyli Tibie? W grudniu po południu, ale 2020 roku. Lubisz bić Jehowych? Nie miałem okazji, ale nie lubię bić. Nikogo nie lubię bić. Chociaż. Dobra, lubisz pizzę Scotta? Nie, nie lubię pizzy Scotta. Wali mnie na głowę, czy Tio tym wiesz? Tak, wiem, zdecydowanie wiem. Idziemy pośmigać na desce? Nie idziemy pośmigać na desce, ja wolę rolki. Kolejne, czy dasz mojej Maje swój suwi autograf? Ja będę miał 100 tysięcy widzów, to tak. Gdyby paliło ci się mieszkanie, mógłbyś zabrać jedną rzecz, to co by to było? Gdyby mi się paliło mieszkanie, mógłbym zabrać tylko jedną rzecz? To zabrałbym wiadro, poszedłbym do sąsiada, napełnił wodą i ugasił mieszkanie.
Następne pytanie. Ostatnio pytając się ciebie, czy byłeś Ewą, powiedziałeś, że byłeś Adamem, więc mnie pukałeś? Nie, ja byłem wtedy ten Adamem, który chodził często do łazienki i się masturbował. Dobra, kolejne pytanie. Chcesz się bić? Nie, nie chcę. Kolejne pytanie. Lubisz smurfy? Nie, nie lubię smurfów. Nie lubię panów w niebieskich mundurach. Następne. Co sądzisz o smurfetce? Dziewczyn w niebieskich mundurach też nie lubię. Kolejne. Czy kochałeś się w Kasi Kasi Figura? Nie, nie. Nie kochałem się w Kasi Figura. Kolejne. Czy przybiłbyś pionę łysemu z Brazers? Pewnie. Kolejne. Bigos czy teściowa? Zdecydowanie Bigos. Zadanie matematyczne. 2 razy 2 plus 2. Pierwiastek z 8. Nie będę tego rozwiązywał. Nie wiem. Dobra, przeczytaj na głos. EPQDJDB. Przeczytałem. Kolejne. Czy nagrasz kiedyś serię z teściową? Ale z czyją teściową? Z moją? Z moją nie, ale z czyją zimną? Nie wiem. Kolejne. Lubisz, jak cię maltretuję pytaniami? Co? Co? Dobra, następne. Czy podoba ci się Magda Gessler? Nie. Podoba mi się Magda Gessler, jak jej nie widzę. Dobra, ile słoni zmieści się w lodówce i co w tym wszystkim robi sikorka? Nie wiem, ile słoni się zmieści w lodówce, ale wiem, że się zmieści jedna słonina. A sikorka wpierdala tą słoninę, no i dlatego jest w lodówce. Tabaluga czy Papa Smurf? Pszczółka Maja. Rojo czy Bora? Bora. Co ci tak mało pytań zadają? Wybacz, ale musiałem nadrobić statystyki, bo opijać by trwało z 10 minut. Nie wiem, czemu mi tak mało pytań zadają. Pewnie też wyjechali na weekend, albo, kurczę, nie wiem, wszystko już o mnie wiedzą. Albo im się nie chce. Nie wiem, nie wiem, na to pytanie ci nie odpowiem. Musisz wszystkim na kanał wejść, wiesz, i u nich zadać takie pytanie. Czemu, Boże, nie zadajesz pytań? Albo coś w tym stylu. Dobra, to by było na tyle od ciebie pytań dzisiaj. No okej, tyle pytań w tym tygodniu waszych. Jeśli chcecie, zadawajcie pod tym OPI kolejne. Za 2 tygodnie na nie odpowiem. No bo za tydzień OPI-u nie będzie. Nic nowego nie wpadło mi do głowy, nic nowego mi się nie przypomniało. Więc przechodzimy sobie do kanałów polecanych w tym tygodniu. W tym tygodniu są również 2 kanały polecane. Pierwszy kanał to jest Hewitt817. Zajebiście klimatyczne gry nagrywa. Ojciec chrzestny, kurczę, Mafia 2, Assassin's Creed, co on tu jeszcze ma? Need for Speed Most Wanted. Ma odcinek z Race Driver Grid. Koda ma, miał wcześniej. Intra też jakieś tutaj widzę. O, ma fajny klimat jest na tym kanale. Jeszcze troszeczkę do ogarnięcia są te filmy pod względem audio. No ale jest fajny kanał. Naprawdę jest fajny kanał. Warto tutaj wejść, warto oglądnąć, warto zobaczyć. Ja nie żałuję, że tutaj weszłem i oglądałem kilka filmów, bo tak jak mówię, musi dograć jeszcze, dopracować swoje audio, ale może się rozwinąć w całkiem ciekawym i fajnym kierunku i trzymam za to kciuki, także to jest polecany kanał pierwszy w tym tygodniu przeze mnie. I drugim kanałem, który w tym tygodniu wam polecam, jest kanał HarryV89. Ziomek zajebiście nagrywa, zajebiście. Jemu wróżę naprawdę różową przyszłość na YouTubie. Jest z kamerką, jest fajny ten, jakość audio, fajna jakość obrazu, co on tutaj ma. Battlefielda z Erykiem, z Jakubankę też tam coś miał, z Alicją Keao. Polecenia też ma. Co on tutaj jeszcze ma, co ja wcześniej patrzyłem, teraz Outlasta, no dokładnie Outlast. Black... co? Space Ops, no kurczę, ja patrzę na jedno, czy tam drugie, dobra, Planet Side 2, Dead Island też miał tutaj z Erykiem, widzę, pozdrawiam cię Eryk.
Eryk swoją drogą też ma świetny kanał. Amnezja. Co on tutaj jeszcze ma? Ja na ten kanał w sumie dawno nie wpadłem, jakiś czas temu, nie tak bardzo dawno temu. Rage. O kurczę, muszę zobaczyć sobie Rage'a u niego, ale pierwszy, drugi odcinek. Nie chcę sobie patrzeć na odcinki, które dopiero będę nagrywał. Oglądałem tutaj te kilka odcinków u niego. Na pewno jeszcze nieraz tutaj wejdę. Tak na marginesie, on zasługuje na mojego suba. Zdecydowanie tak, więc leci sub do ciebie. Polecam wam ten kanał. Wejdźcie, przekonajcie się sami. Ja tak nie potrafię czasami wysłowić się. Wy sobie rzućcie sami okiem z ciekawości, wejdźcie, przekonacie się, że warto wejść na kanał i Harego, i Hewita 817. Tutaj też zobaczycie, że jest fajny klimat i wielu z was na pewno tutaj zostanie, bo się spodoba ten rodzaj gier, jaki preferuje właśnie ten użytkownik. Okej, to były dwa kanały w tym tygodniu. My wracamy do mnie na kanał, na mój kanał, odświeżymy stronkę. 40 wyświetleń już na Far Cry'u, 41, 12 godzin temu była wbita. No i co? I to chyba wszystko w tym tygodniu. No, chyba tak. Plan filmu wam podałem, wszystkie serie lecą. No, czekamy na Batmana, czekam i czekam na... Na co czekam? A czekam na Batmana, no. Będzie kolejną serią, tak? Tutaj nie planuję nic nowego. Do tego czasu chyba skończy się już Resident, może Bioshock też się skończy. I jakoś to się ustatkuje. Teraz, jak widzicie, jest wiele serii na moim kanale. O te dwie na pewno jest za dużo. Takie jest moje zdanie. No ale cóż. Skoro powiedziało się A, trzeba powiedzieć B. I trzeba to ogarnąć. To był mój wybór i nie mam co teraz już nad tym płakać. W sumie do końca nie żałuję. Żałuję tak w jakichś 5%, może 10%, że aż tyle serii jest. Ale jest też z drugiej strony fajnie, bo wy możecie... Podpasuje się pod każdego z was. Każdy z was może sobie wybrać daną serię i daną serię oglądać. Lub dwie, trzy serie, no. Z rzadka jest was... Są tacy widzowie, którzy oglądają wszystkie serie. Mógłbym ich wyleczyć na palcach jednej dłoni, także... Dobra, co ja tu będę pierdzielił więcej, debeściaki. Widzimy się i słyszymy się za dwa tygodnie. Na razie, debeściaki, trzymcie się, pa, pa.